Siemano. Co robisz? Chodzę, szukam wszystkiego, złomu, nie złomu. Rozumiem. A ty słuchaj, chciałbyś może wziąć udział w konkursie jabłowym? W jakim konkursie jabłowym? Jabłowym, że my przynosimy jabłę, bo jestem z firmy Jabol S.A. i co tydzień jeden jabł, no to mamy nowe smaki, gruszka, malina, wiśnia. Pijesz, mówisz czy dobry, czy byś kupował i tak to wygląda, nie? Nawet nie głupie. A gdzie my Cię znajdziemy? Tutaj można Cię znaleźć? Ja jestem przeważnie, no tutaj też, ale przeważnie jestem tam po drugiej stronie w parku, nie? No. To byśmy musieli się umówić na jakiś dzień i się dogadać wtedy, jak będziemy się spotykać, nie? O, dobry pomysł, no. Bo ja tutaj tak Gdańska to nie znam, nie? Ja tu znam tylko ten kawałek osiedla, tego tak tyle co łażę i złom zbieram, nie? W porządku. A jaki złom zbierasz? Wszystko. Przeważnie wolę taki, wiesz, jak się znajdzie jakiś grubszy złom, nie? No. I dlatego tak się chodzi i się nasłuchuje, gdzie robią remonty. A, w ten sposób, no. To jest sprytnie. To wiadomo, że jak robią remont mieszkania, to będą jakieś grubsze rudy, będzie zwykła ruda, ale i końcówki są wszystko z mosiądru, nie? No. No to zwykła ruda niech jest po złoty 20, ale mosiądz jest po 28 za kilo, a mosiądz jest ciężki. Już po 28 jest, no to nieźle. To tylko na tym złomie, co ja sprzedaję, nie? Bo tam kawałek dalej jest złom.